Drugi odcinek kariery młodzieżowym Górnikiem Zabrze rozpoczynamy od meczu wyjazdowego z Rakowem Częstochowa. W ramach przypomnienia, tak prezentuje się sytuacja w tabeli. Jesteśmy na miejscu piątym z 13 punktami po 7 spotkaniach. A tak prezentuje się skład na dzisiejsze spotkanie. Dam szansę Kowalczykowi, zawodnikowi z szkółki juniorów, 17 lat, 69 overalla. Ja tu czuję spore pieniążki. No i musi być oczywiście czterech zawodników w tej serii wyjściowej 11 młodzieżowców, więc mamy Matysika, Szcześniaka, Lukoszka na lewej stronie, no i właśnie Kowalczyka. Możemy mieć maksymalnie dwóch obcokrajowców w wyjściowej 11, no i mamy Nascimento i Okotę, no bo Podolskiego uznajemy jako Polaka, no i on też wypełnia limit zawodników powyżej 30 roku życia, także takim składem wyjdziemy na mecz z aktualnym mistrzem Polski. Poczekał, ładny zwód, nadal w środku pola, ciężko odebrać mu piłkę. Zwoliński, ładnie piętką do Kitela. Raków Częstochowa napędza sytuację, ładne odegranie do Plawszicia. Plawszic i Okota tam się niestety minął z tą piłką, ładnie to rozklepali zawodnicy Rakowa, no i przegrywamy. Częstochowy 1-0. Rzut rożny, Lukoszek, dośrodkowanie, Zwoliński wybija, ale piłkę przejmie Górnik Zabrze. Nascimento, ładnie do Rasaka. Rasak, wycofanie do Kowalczyka, ten do Lukoszka, no i teraz znowu Kowalczyk i to jest gol! W debiucie Kowalczyk 1-1, no co tutaj się wydarzyło? Ależ teraz genialnie zapakował tą bramę Kowaczewicz, zaskoczony tym strzałem, no i jest, prowadzę remis. Chyba będzie musiał wycofać, zatrzymać się z tą piłką, ale ładne podanie do Ledermana i tylko słupek nas ratuje. Szwarnas, Nascimento przyjmuje, chociaż nie opanował piłki. Oby się tutaj teraz ten błąd nie zemścił na drużynie Górnika Zabrze. Lederman, Kittel. Odegranie na skrzydło do Plawsicia, wypuszcza sobie piłkę, blisko niego Jokota. Ale Jokota nie radzi sobie najlepiej w tym spotkaniu. I tutaj co się wydarzy... Co tutaj się wydarzyło? Nie wiem, błąd bramkarza, błąd obrony, błąd chyba wszystkich tej akcji, no ta bramka nie musiała paść, no niestety, przegrywamy po raz kolejny w tym spotkaniu. Znowu zagranie na krótko, jest Farnas, no i Musiolik przejmuje piłkę, to jest groźna sytuacja i mamy remis 2-2, podobna bramka niczym w poprzednim odcinku, gdzie Musiolik również przejął piłkę po błędzie obrońcy, wykorzystał nadarzającą się okazję, no i mamy drugą bramkę dla Górnika. Kittel. Ajknap nie przejmuje piłki, na szczęście to jest Szcześniak. Gramy, nie popełniamy błędu, jeszcze troszeczkę zostało do zakończenia spotkania. Musiolik dostaje piękną piłkę od Kowalczyka, doliczony czas gry. Musiolik! Co tutaj się wydarzyło w tym spotkaniu? Ja już byłem nastawiony do pewnego momentu, kilka minut wcześniej, do porażki. A tutaj mamy dwa gole w przeciągu 5 minut, Górnik Zabrze wywiezie z Częstochowy 3 punkty. Koniec spotkania, udaje się wygrać w Częstochowie 3-2, chociaż wydaje mi się, że z przebiegu spotkania no to Raków dominował w tej grze, no i w zasadzie do 86 minuty, kiedy to Musiolik nam się rozstrzelał, no to Górnik zbyt wielu atutów w ofensywie po prostu nie miał. A i uznałem, że co odcinek będziemy wybierać zawodnika odcinka, ja i wy. Także w sekcji komentarzy możecie pisać, kto w tym odcinku według was powinien być zawodnikiem odcinka. Dużo razy powiedziałem słowo odcinek, przepraszam. Ale w poprzednim odcinku tą kartę dałem Sebastianowi Musiolikowi. W sensie w tym odcinku daję mu kartę za poprzedni odcinek. Już nigdy nie powiem w tym odcinku słowa odcinek. Następne spotkanie gramy u siebie ze Stalą Mielec. No i zgodnie z rozpiską z poprzedniego odcinku, to mecz domowy z tym zespołem sobie też zagramy. Tak prezentuje się skład na to spotkanie, mamy w zasadzie full polski skład. Kowalczyk dobrze sobie poradzi w poprzednim meczu i to będzie już raczej zawodnik podstawowy. No i Kolance dałem jeszcze szansę zagrać na prawej stronie. Utrzymuje się, może będzie dośrodkowanie, ta piłka zgrana, ale jeszcze Górnik w grze, Lukoszek dostaje, Musiolik strzał, Kochalski musiał bronić. Tutaj już zagranie w kierunku Kowalczyka, Kowalczyk, wycofanie do Sebastiana Musiolika, próba zaskoczenia bramkarza z dystansu, Kochalski, ależ to była dziwna interwencja, no prawie udało się go, jak mówiłem wcześniej, zaskoczyć.
No i tutaj mamy wyrzut, ale bardzo zły. Lukoszek, Kowalczyk i Kochalski. No niczym Kacper Tobiasz w poprzednim odcinku. Górnik nie potrafi się wstrzelić, ale będzie jeszcze jedna okazja. Rasak i oczywiście Kochalski. Druga część spotkania Górnik Zabrze Stal Mielec właśnie się rozpoczęła. Oj, ależ teraz Trąbka tutaj poszedł przed siebie, on nie kalkuluje. Rasak tam wcześniej z błędem. Trąbka, na szczęście boczna siatka. Jagiełło ma troszeczkę miejsca. I ten strzał mógł być bardzo niebezpieczny. Guli, Szcześniak z faulem, ale cały czas Stal Mielec gra. Oj, to może być niebezpieczne dośrodkowanie. I tak się dzieje. Hinokio w 90 minucie zdobywa bramkę do Stali Mielec. No i Górnik prawdopodobnie na własnym stadionie straci 3 punkty. No i niestety przegrywamy u siebie ze Stalą Mielec. Szczerze nie spodziewałem się takiego rezultatu. Już nie przez to, że wygraliśmy wcześniejszy mecz z Rakowem Częstochowa, ale po prostu przez to, że no dobrze graliśmy w tym spotkaniu, tylko no niestety Kochalski po stronie naszych przeciwników wyciągał wszystko, co się dało, nie dało mu się wpakować gola. Okej, ciekawe, Jokota ma złą formę, ale nie sądziłem, że Bielica również, także no będzie musiał zastąpić go Marcel Łubik. Dobrze, takim składem, jaki teraz widzicie, przejdziemy do szybkiej symulacji z Puszczą Niepołomice. No i tutaj liczę na pewno nie na porażkę. Wow, co się teraz dzieje? Dla nas strzelił Kowalczyk, czyli ten nasz młody zawodnik ze szkółki. No ale dlaczego my przegrywamy z Puszczą Niepołomice? Ojojoj, potencjał 80-94. Jakich juniorów nam tutaj sypie? Wartość może nie jest największa, no ale potencjał jest wyśmienity. Jerzy Baran. No i z panem Jerzym Baranem mam problem, no bo on jest środkowym pomocnikiem defensywnym, domyślnie, ma 1,80 m wzrostu. No i na tą pozycję najlepiej byłoby go przenieść, no ale tak jak mówię, no jest dosyć niski jak na środkowego obrońcę. Ja bym go chciał dać na środkowego pomocnika, to 138 tygodni ogólnie poza środkowym obrońcą, no i może lewym bądź prawym, no ale no nie ukrywam, że no i to jego tempo mnie nie przekonuje, a poza tym no my nie gramy na lewych i prawych obrońców, także no dam go na środkowego obrońcę, no może nie będzie taki zły na tej pozycji. Ciu, jak Kowalczykowi nie zmieniłem, żeby się skupiał na kondycji, bo teraz jest zawodnikiem wyjściowej jedenastki, a Kapralikowi, żeby się skupił na szkoleniu. I przez to mamy tak, że Kowalczyk no nie ma prawie w ogóle energii, a Kapralik nie ma prawie w ogóle skupienia. Przechodzimy do wielkich derbów Śląska. Górnik Zabrze, Ruch Chorzów. Mamy 10 punktów więcej od niebieskich, którzy obecnie zajmują przedostatnie miejsce. Jeszcze w tym sezonie na 10 spotkań nie wygrali ani razu, zanotowali 6 remisów i 4 porażki. Także przechodzimy do ostatniego meczu grywalnego w dzisiejszym odcinku. Wielkie derby Śląska, skład widzicie, zapraszam do oglądania. No i teraz Kapralik. Kapralik ma naprawdę sporo miejsca, czy to będzie indywidualna akcja Kapralika? Była, ale ten strzał przesadzony niestety. Lukoszek dostaje piłkę, ma trochę miejsca Kapralik do Musiolika i wydawało się, że to przyjęcie będzie dobre, ale jeszcze Musiolik przyjmuje odegranie do Lukasa Podolskiego. Myślałem, że podobnie jak Kapralik również przesadził z siłą strzału. No ale nie, mamy to, mamy bramkę otwierającą, wynik wielkich derbów Śląska, 1-0 dla Górnika. No, tutaj zagranie do Roberta Dadoka, miał problemy polski wahadłowy, Robert Dadok. Ależ teraz ładne zagranie Podolski, Kapralik, no i jak mu nie wyszło w pierwszej połowie, no to wyszło w drugiej. Jakże mocnym akcentem Górnik rozpoczyna drugą część spotkania. Letniowski, ładne podanie do Szczepana, uwaga, Steczyk, uderzenie, Łubik tak wybija tą piłkę, może mógł spróbować ją złapać, no ale najważniejsze jest to, że piłka ostatecznie nie wpadła do siatki. Letniowski cały czas utrzymywał się przy piłce, Szczepan, dobre wypuszczenie, ale Matysik, cóż za dobry wślizg. No i gramy, Jagiełło do Musiolika. Czy napastnik Górnika się utrzyma? Rozegranie do Kapralika. Kapralik, dobrze, Musiolik do środka, do Lukasa Potolskiego. Potoczny nie obronił tego strzału. Może
mógłby spróbować, że tak powiem, no bo jednak Podolski uderzał gorszą nogą, no ale to jest ta jednak technika, to jest to doświadczenie, no i to są te umiejętności mimo wieku Lukasa Podolskiego. Poszmańczyk, Wójtowicz, wypuszczenie piłki, Podolski dobrze sobie radzi, Nascimento. No i teraz zobaczmy, Musiolik w kierunku Kapralika, no i czy to będzie 4-0? Ależ deklasacja ruchu Chorzów na stadionie Górnika Zabrze. Kapralik nam się tutaj rozpędził, no i mówi, no fajnie, że macie Kowalczyka, młodego zawodnika, utalentowanego, ale ja nadal się liczę, umiem strzelać bramki. Zobaczmy, Musiolik w kierunku Kapralika, Musiolik, zgranie. Dostaje Nascimento do tyłu, no i Podolski, hat-trick, hat-trick Lukasa Podolskiego, 5-0, Górnicy bawią się na arenie Zabrze imienia Ernesta Pola. Koniec wielkich derbów Śląska, pierwszych w tym sezonie, które skończyły się, chyba tak można powiedzieć, na rzecz wielkiego Górnika Zabrze, bo to co tutaj się wydarzyło, 5-0, pokazuje, że albo Górnik Zabrze jest naprawdę w fajnej formie, mimo dwóch wcześniejszych porażek, albo po prostu ruch jest bardzo słaby. No i proszę, temu Jerzemu Baranowi dzisiejszego odcinka wskoczył Werel na 61 po zmianie pozycji. No może nie będzie taki zły. Szczęście w nieszczęściu, bo niestety zabrakło mi miejsca na dysku, bo nie usuwam regularnie starych klipów, a mam 2000 giga, nie? Więc no pomyślcie sobie, ile tam jest syfu. No ale na szczęście mecz z ruchem, jak widzieliście, się nagrał i mieliśmy dwa mecze symulacyjne. Jeden udało się wygrać 2-0 z Krakowią, a niestety z Piastem Gliwice przegraliśmy 2-1. Mimo wszystko zachęcam, abyście pisali w komentarzach, kto jest bohaterem dzisiejszego odcinka, a tak prezentuje się tabela na koniec dzisiejszego filmu. Zajmujemy 6. miejsce, no niewiele nam brakuje do top 4, top 3, no ale ewidentnie Legia nam odskakuje, aż 6 punktów przewagi nad drugim Lechem Poznań. Raków też dosyć nisko, no bo 7. miejsce, mając tyle samo punktów co Trójkolorowi. Tymczasem ja dziękuję wam za uwagę, słyszymy się i widzimy już za niedługo na kanale. Nara.